Dobre, drogie dziewiarki. Na naszym sobotnim spotkaniu na żywo wiele emocji wzbudził temat sukienek i w tamtym sobotnim odcinku głównie skupiłam swoją uwagę na letnich sukienkach. I właśnie podczas tamtego spotkania pojawiły się pewne kwestie, na przykład raglanu, takiego specjalną linią tworzonego, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. To jest to, o czym dzisiaj powiem, czyli pokażę Wam, jak wykonać raglan. Ja sobie żartuję, że to jest raglan według Inusi, bo to ona mi to pokazała. Następnie pokażę moje wybory na letnie sukienki i taki mały przegląd prasy, czyli co w trawie piszczy w zakresie sukienek, bo sukienki to są niezwykle damskie dzianiny. Nie ma bardziej kobiecej dzianiny niż sukienka. Sukienka, tunika, różne mogą być wersje tych sukienek na druty, na szydełko. Ja głównie drutuję, więc pokażę, jakie sukienki wydziergałam z włóczek dostępnych w naszym sklepie. No cóż, no po prostu pokazuję. Posłuchajcie, jeden z pierwszych wyborów włóczki na letnią sukienkę to jest włóczka lino od Lankians. O, tutaj jest ta włóczka. Ta sukienka, przepraszam. Jest delikatnie poszerzana ku dołowi, dziergana od góry na okrągło i często zmieniałam grubość drutów podczas dziergania tej sukienki, żeby w niektórych miejscach ją zwęzić, w innych poszerzyć, żeby na górze nie było zbytnio przeźroczysto, więc jest zaczęte na małych, na mniejszych drutach 3,5 czy 75, a dół sukienki jest zakończany na drutach numer 4,5. To są takie moje uwagi do dziergania sukienek, żebyście nie bały się sterować grubością drutów podczas dziergania tej długiej dzianiny, prawda? No bo zazwyczaj sukienka jest długa, ta sukienka sięga mi przed kolano i no i cóż mogę więcej powiedzieć. W okolicach talii, oczywiście zamykamy trochę oczek, to była improwizacja ta sukienka, także nie mam wyliczeń, ile oczek miałam nabranych, ale zazwyczaj dziergam tak też również bluzeczki, że poniżej pachy zamykam oczka, kierując się w stronę talii, w okolicach talii zmieniam grubość drutów na mniejszy, a tak poniżej bioderek, kiedy zaczynam dodawać oczka, zmieniam też grubość drutów stopniowo, a poniżej pupy zmieniłam na grubość 4,5. No tam jeszcze był ażur, który w ogóle poszerzył dzianinkę. Także włóczka lino od Langa na sukienki, jak najbardziej na tak. Lubię skóra w niej, ona jest chłodna, jest ciężka, lejąca. Taka, jaką lubię w wersji sukienkowej. Także to była włóczka lino. Zaraz pokażę, a może od razu pokażę paletę kolorów tej włóczki dostępnej na naszej stronie. O, tutaj, przepraszam, tutaj mam paletki. Oczywiście, jak zwykle, dużo rzeczy na biurku. Już pokazuję lino. Paleta kolorów włóczki lino. Proszę. Można sobie pięknie wybierać pasujące kolory. Można top, niekoniecznie sukienkę. Topik zrobić na topik, to myślę, że w okolicach 5-6 motków. Taki bez rękawów, bez podkrojów, dwa prostokąty, zszyte po bokach, w różnych kolorach. Włóczka lino, 100% len od firmy Lankians. Tu jest włóczka lino i moja praca z tej włóczki. Następną włóczką, którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę na tę włóczkę, jest to bawełna merceryzowana. Quattro od firmy Lang. Proszę, tutaj jest sukienka bez rękawów, wykonana według projektu z Wereny, wzorem ściągaczowym w częściach, z panelem takim warkoczowo-ażurowym na plecach i na przodzie. Przód widzicie? I teraz pokażę Wam tył. Bardzo sukienkę lubię, ona jest taka układająca się do figury, tak obciska bym to nazwała figurę, dzięki temu wzorowi, dwa prawe, dwa lewe jako ściągacz, ten panel warkoczowy też tak trzyma dzianinkę w ryzach, to przesuwanie tutaj tych oczek powoduje, że ono to się tak trzyma.
dziewiarka wie, o co chodzi, jak mówię, że dzianina się trzyma. No ona się po prostu to przesunięcie trzyma tę dzianinę, a wzór dwa prawe, dwa lewe jest tak uniwersalny, że na sukienki, słuchajcie, to uważam, że nadaje się jak najbardziej. To jest bawełna quattro, 50-gramowy motek ma 125 metrów, przeznaczona na druty w okolicy 3-3,5. Jak panie dziergają bardzo ściśle, to może być i 3,75. Troszkę jest taliowana, po bokach są zbierane oczka. Także tu jest quattro, moja praca z quattro. Jeszcze wam pokażę paletę kolorów tej włóczki. Bardzo bogata paleta. Dla każdego coś miłego. Nie wiem, czy wszystkie kolorki widać, to przesunę za chwilkę. Tu jest tak, tutaj są czerwienie i żółcie, tutaj mamy szarości i niebieskości, tutaj mamy turkusy i wszelkie lila, lawendy i róże. Dla tych, co kochają zielenie, dla tych, co kochają brązy, a mój kolor z tej sukienki to jest ten kolor, numer 066. Prawda, że trudno było dobrać kolorek sobie do sukienki, gdy jest ich tyle, tyle wszystkich pięknych kolorów. Także bawełna quattro jak najbardziej warta polecenia na sukienkę i nie tylko, na bluzeczki, na jakieś topy, nada się jak najbardziej. Ja tutaj przygotowałam tylko letnie sukienki, no żeby, bo to jest skrót naszej relacji, żeby nie mówić za długo, bo zimowe sukienki jak najbardziej zasługują na to, żeby były oddzielnym odcinkiem. Tutaj mamy Elle. Elle w postaci takiej sukienki tuby, ja to pod to noszę halkę. Było pytanie na YouTubie, czy teraz jeszcze w handlu są halki takie pod sukienki. Słuchajcie, teraz w handlu są tak piękne halki, kształtujące, gdzieś tam modelujące, nadające kształt. No, to nie są te halki, co pamiętamy z dawnych, dawnych czasów, elektryzujące się i brzydkie. Teraz po prostu jest halek całe mnóstwo pięknych, z fajnych materiałów wykonanych. Także do sklepów bieliźniarskich się udajcie, na pewno znajdziecie pasującą na siebie haleczkę. Ella, włóczka Ella, też jest sterowana grubością drutów. Dziergana była od dołu na okrągło, bez szwów. No i cóż, no jest sobie taka i ma mniejszy dekolt z przodu, większy dekolt ma na plecach, to są plecy właśnie. A tutaj mamy przód, gdzieś mi niteczka wyszła, muszę ją schować. Delikatny rękawek, kilka oczek dodanych na rękawek, tak zaznaczony jest rękawek delikatnie. Zużycie to było 5 motków włóczki. Także Ella na sukienki, jak najbardziej tak, nie musimy dziergać wzorów, zwykły jersey, same prawe oczka, bo na okrągło, relaks na całego przy takim ściegu. Tutaj i jeszcze wam teraz pokażę paletę kolorów Elli. O, proszę. Paleta kolorów dla wszystkich, które, no właściwie dla każdej z nas, która lubi jakieś konkretny kolorek, znajdzie coś dla siebie. Są jeszcze wersje Ella Color, gdzie delikatnie przenikają się taki właśnie, nazwałabym takie przetarcie, taki efekt przetarć. A tutaj mamy włóczka Ella, mieszanka wielu włókien, bawełny, poliestru, wiskozy i poliaminu, miejscami cieńsza, miejscami grubsza. Ja już o Elli mówiłam wiele razy. Włóczkę lubię, polecam, zrobiłam z niej niejedną dzianinkę. Także Ella z daleka się prezentuje, tak? Warta spróbowania, warta no, wydzierganie jakiejś dzianinki. Ta zmienna struktura naprawdę dużo uczy podczas dziergania. Także tutaj mamy Ella. A tutaj mamy, albo można to nazwać mini sukienką, albo można nazwać tuniką do leggingsów, do spodni. Jest to bawełna Golf. Golf, również bawełna mercaryzowana z firmy Lang. Tutaj dziergana była na okrągło, od dołu, z takim panelem liści przy samym dole. No i całe morze prawych oczek musiałam wykonać. Golf w dzianinie jest ciężki, dobrze się pielęgnuje, dobrze się pierze. Również było kształtowane, widać tutaj kształtowanie poniżej w stronę talii.
przy talii. Jak zwykle zmieniłam grubość drutów na mniejszą, a później powiększyłam i tu troszkę dodawałam oczek. Linia takiego raglanu, wiecie, to się tak układa na maleńkich ramionczkach, takich szeleczkach bym nazwała, na szeleczkach, tutaj mam szeleczki. Bawełna golf, ciężka, z połyskiem, merceryzowana, z tym bardzo lubię ten panel liści na dole, to również trzyma dzianinę w ryzach, bo mamy tutaj oczka prawe przekręcone wykonywane. A oczko prawe przekręcone ma tę zaletę, że bardziej chwyta dzianinę i ją tak trzyma. Także oczko prawe przekręcone i te listki na panelu. Także to jest włóczka golf. Do golfa Wam pokażę paletę kolorów. Również bogata, jak i w quattro. O, tak pokażę ją, bo się chyba cała nie zmieści, więc najpierw tak. Zepchnijcie. Żółcie, pomarańcze, róże, wszelakie razem z lawendą. Tutaj mamy limonki i szaleństwo turkusowe. Tutaj mamy niebieskości. A na dole taka klasyka, czyli biały, szary, czarny i beże i brązy. Bawełna golf 50 gramów, to jest 125 metrów. Wyroby wykonane z golfa, z quattro można prać. Ja tutaj tak jeszcze pokażę. Można prać w pracy, ale uwaga, zawsze na programie delikatny, na programie takim do wełny, bez użycia środków zmiękczających. No i jak to zawsze mówię, im mniej chemii damy do prania naszych wyrobów ręcznie zrobionych, tym lepiej. O środkach do prania włóczek myślę, że będzie no, jakiś oddzielny odcinek, bo jest to temat bardzo obszerny i pokażę przegląd środków do pielęgnacji włóczek. Z tych włóczek, które mam tutaj jeszcze do pokazania, nie mam żadnej dzianiny, ale według mnie to też się nadaje na letnie sukienki. Jest to włóczka Kylie. Włóczka o bardzo szlachetnym, bogatym składzie naturalnym. Tweedowa. Włóczka tweedowa Kylie. Tutaj zerknijcie. Jest ok. Tutaj pokażę o tego należąco. Włóczka Kylie. Tweedowa, letnia włóczka. Letnia to tak, bo jakby tak wybrać sobie jakieś ciemne kolorki, to taki swetereczek, sukienka może nie, ale swetereczek można by nosić do zimy. Także włóczka Kylie. Tutaj mamy włóczkę, jedną z moich ulubionych, ale sukienki z tego jeszcze nigdy nie robiłam, ale jak się zerknie, tak słuchajcie, zobaczcie, na tę paletę kolorów Sol de Grade. Bawełna tasiemkowa, z której wydziergałyście wiele, wiele kominów, patrząc po zawartości paczuszek, jakie do Was ślemy, to Sol de Grade lubicie i tak jak niektóre z Was uprzejmie donoszą, że Sol de Grade wciąga. No więc ja się bardzo cieszę, że wciąga, bo zerknijcie, ile kolorów może kusić. A tutaj mamy kolory nowe z tej wiosny jako nowe wzbogacenie się palety kolorów. Jeszcze tak położę. Ja z tego zrobiłam kiedyś kardigan, zrobiłam bluzeczkę, kominy ze 3 albo i 4. Uważam, że włóczka jak najbardziej godna polecenia. Zrobiłam taki top, w którym w sobotę występowałam. To był top z koloru numer 160. Zużycie to były 3 motki i taki bym powiedziała mini przepis na ten top jest dostępny na naszej stronie. Po prostu podałam schemat, ile oczek nabrałam. Czyli to wszystko wystarczy, jak się ma schemat i grubość drutów. Rodzaj włóczki to każda troszkę wprawiona dziewiarka jest w stanie odtworzyć sobie taką dzianinkę. Także Sol de Grade. No i tutaj bardzo luksusowa włóczka Mulberry Silk od Langa. Jest to 100% jedwab w postaci takiego fajnie splecionego łańcuszka. Lejące, chłodne. Nie mam sukienki, ale uważam, że to jest ekskluzywny materiał na jakąś wyjątkową sukieneczkę, a co najmniej tunikę. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kiedyś spróbować wydziergać sobie coś z Mulberry Silk. Patrząc na projekty w FAMie i w gazetkach innych, to ładnie na tej włóczce wyglądają wzory ażurowe. Także tu jest Mulberry Silk. Proszę.
jeszcze Wam chciałam coś pokazać. To nie ja dziergam, to dzierga moja córka jako przykład pracy z bawełny niemercyryzowanej i ona robi sukienkę. Jest to włóczka Bella Ombre od Alize. To jest taki tańsza alternatywa na letnie dzianiny. To właśnie wszelkie włóczki niezależnie, czy Bella, Bella BD, czy Bella Ombre, po prostu bawełna niemercyryzowana, matowa, w takiej grubości, że Julia to przerabia na drutach numer 375, przepraszam, 275, na cieniutkich drutkach. I ona sobie robi mini sukienkę. Już widać, że tutaj są zamykane oczka. Na dole jest panelik ażurowy. Listki, takie listki sobie wybrała. No cóż, fajnie to przenika. Kolorki zmieniają się na jasne. Na samej górze będzie kolor już taki bardzo jasny, rozmyty. Zapowiada się, prawda? Fajnie się zapowiada. Także to jest praca Julii jako przykład wykorzystania takich innych włóczek niż te, które ja tutaj prezentuję. Z takich alternatyw tańszych na letnie sukienki to jeszcze nada się włóczka Diva. Diva jest sztuczną włóczką, ale widziałam z niej wiele pięknych dziani wykonanych, które były bardzo takie bezproblemowe w pielęgnacji. W ogóle nie było na nich śladów użytkowania i były lejące. A od letnich rzeczy to tak wymagamy tego, żeby się dobrze do figury układały, to właśnie Diva. I też jest Diva, Diva BD, Diva Ombre. Jako tańszy sposób na letni ciuszek, to właśnie produkty firmy Alize na to się doskonale nadają. Można również z Cotton Golda zrobić jakąś letnią rzecz, chociaż już tu jest skład taki bardziej prosty, ponieważ jest to bawełna z akrylem. No, a latem chcemy unikać sztucznych włókien, chociaż ta Diva właśnie niby sztuczna, a na letnie rzeczy jak najbardziej się nadaje. Także tutaj jest praca Julii. No i tak, właśnie chciałam Wam, jeszcze zróbmy może taki przegląd prasy sukienkowej. To jest sukienka z włóczki Quattro z najświeższego wydania Sandry. Pokazuję Wam to, że sukienki naprawdę są no, piękne, po prostu piękne. Ten ażurowy panel na dole, mamy tutaj taki pas w okolicy bielizny, gdzie byłoby widać, jest pas jerseyu, a później znów przechodzimy na wzór ażurowy. Także sukienka jest bardzo, mi się bardzo podoba. Taka moja jeszcze uwaga, że poza Ellą, to do sukienek ażurowych, to latem raczej nosić półhalkę, czyli coś, co jest od pasa w dół, ta półhalka, a na dole, na górze na przykład biustonosz w kolorze cielistym, czyli bielizny tak naprawdę nie widać. Ponieważ gdy latem pod sukienkę wykonaną z włóczki założymy całą halkę, to jest troszeczkę ciepło. Także to taka moja uwaga, że wtedy raczej półhalkę, czyli coś, co jest od pasa w dół. Sukienka z włóczki Quattro. Tutaj mamy z gazety Verena. Ta pani jak bogini wygląda w tej sukni, prawda? Wzór ażurowy, taki panelowy, z takich gałązek układający się. Pokazuję Wam różne formy sukienek, że one mogą być takie ledwo za pupy, ale również do ziemi. Oczywiście w takim życiu normalnym, gdy kobieta chodzi do pracy, trudno byłoby dziergać taką sukienkę, ale gdyby ta sukienka kończyła się w okolicach kolana, to sukienka się nadaje na wiele okazji, prawda? I tutaj ten akurat ten numer Wereny był bogaty w sukienki. I tutaj mamy na przykład taką interesujące taki wzorek warkoczowo-ażurowy z takim zapleceniem w okolicach talii na tyle sukienki. I to samo występuje na przodzie sukienki. Gazeta Verena numer z 2018 roku, czyli ma 2 lata. Coś takiego dla Was znalazłam, jako potwierdzenie, że sukienki są bardzo kobiece i należy je nosić, należy je dziergać, niezależnie jaki się rozmiar posiada. Tutaj mam jako przykład pracy, również z Wereny, sukienkę wydzierganą od góry na okrągło,
z karczkiem ażurowym i tutaj mamy listki, które z każdym rzędem, z każdym takim panelem w dół powiększają swój zasięg te liście i one idą, i ta sukienka się wtedy poszerza. To jest mini, ale gdyby te liście pokontynuować niżej, to byłaby już długość taka do noszenia większej ilości okoliczności niż tylko tak zasłaniającą pupę, ewentualnie do tego spódnicę lub jakieś letnie spodnie. Także tutaj jest wersja sukienki z karczkiem od góry. Tu Wam pokazuję sukienkę wydzierganą w jednym kolorze wieloma wzorami. Zmienność wzorów, te paski rozdzielające wzór, paski takie ażurowe, pięknie to wszystko gra. Sukienka bez rękawów, tu pokazana w takim pejzażu plaży, ale to jest uniwersalny ciuszek na wiele okazji. Jako przykład jednokolorowej sukienki wykonanej wieloma wzorami z rozdzielającymi pasami, a gdy taki pas na przykład rozdzielający trafi nam się w okolicach talii, to jak najbardziej jest to pożądane, bo nawet gdy nie posiadamy tak zwanego wcięcia w talii, to jednak powinno się zaznaczyć czymś tę talię, że to jest, że ta talia występuje. Albo zmianą koloru na jaśniejszy. To takie moje uwagi na podstawie różnych doświadczeń dziergania sukienek. Tu jest taki przykład. Tu mam przykład pracy wykonanej nie dość, że wieloma wzorami, to wieloma kolorami. I zobaczcie, tutaj też jest w okolicach talii przejście na jersey, czyli ściek taki wklęsły w porównaniu z tymi ściekami i jasny, czyli to wszystko tak wyszczupla panią. Nawet jak ona tej talii by nie miała, to by ją to wyszczupliło. Na dole często jest taki panel jakiegoś ażurku, czyli coś, co tam zaczyna nam tę sukienkę. Zmiana wzorów, zmiana kolorów powyżej biustu. Jeszcze taka moja uwaga właśnie, że jak zmieniam kolory w sukience, to staram się robić to tak, żeby zmiana kolorów nie wystąpiła na biuście, bo to według mnie dziwnie wygląda, więc tę zmianę koloru lepiej jest sobie zaplanować niżej, a już powyżej biustu nic nie kombinować, tylko pójść jednym, czyli tak. Gdybym to robiła, to ja bym zrobiła to tak, że ten wzór zaczęłabym wcześniej, czyli na przykład ten pas albo w ogóle by nie wystąpił, albo wystąpiłby jako mniejszy. I to trzeba byłoby przewidzieć, zmniejszyć go tu, tu i tu. Także, żeby to było symetrycznie. A ten kolor i ten wzór zastosowałabym pod biustem. To taka moja uwaga, że wtedy inaczej optycznie wygląda ta nasza góra. Tutaj jest tunika, którą zamierzam wydziergać kiedyś, nie wiem kiedy, i jakoś widzę w tej tunice bawełnę echt w trzech takich cielistych kolorkach. Mamy panel warkocza, jersey i dziurki. Dziurki, które właśnie tak ładnie odkreślają ten... widać, że to po prostu ma jakiś taki równomierne odstępy, a powyżej tutaj dziurek przechodzimy na ściek plecionki takiej małej, trzy oczka na trzy oczka i całość prezentuje według mnie bardzo świeżo i fajnie. Tu jest taki przykład tuniki. Tutaj przykład z FAMU włóczki Ayumi. To jest tutaj tunika wykonana, ale gdyby to przedłużyć, albo no, do spodni, prawda? Tunika do spodni, jak najbardziej proste. Ayumi jest takie, że przerabianie oczek nawet przez osobę mało doświadczoną, ono się prostuje po praniu, także Ayumi się fajnie przerabia, jest elastyczne, tak pracuje do figury, to też jest fajne w takich włóczkach letnich. No, także to był taki szybki przegląd prasy sukienek letnich. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć tak, w każdym filmiku jest jakaś edukacja, płynie jakaś edukacja, żeby umiejętności, ponieważ ja się czegoś nauczyłam nowego, więc chętnie Wam powiem, czego się nauczyłam. No i tak, bawełna Camilla to jest mieszanka, bawełna, akryl i wiskoza. Ciężka, taka, czuć to ten ciężar taki, wielokolorowy, ona tak wygląda w motku. W notku wygląda tak, Camille. Od Langa.
O tak, tutaj ładnie się prezentują te kolorki. Mój kolor to jest kolor numer 052. To nie jest ten motek, to jest inny. I powiem Wam historię taką, że Inusia wykonała jakiś czas temu bluzkę z Diviny raglanem od góry i szła w dół w taki specjalny sposób. Wykorzystane w tym jest to, że wykonuje się takie, jest taki wzór, który się nazywa trzy oczka z trzech oczek, czyli pokazuję, zaraz Wam tutaj pokażę. Ja tu mam małą próbeczkę wykonaną, żeby pokazać, jak ten raglan wykonywałam. Włóczka Kamila, ja nie planowałam włóczki Kamila na druty wrzucać, ale w momencie, jak układałam, ja tak teraz na szybko robię, żeby, bo tutaj mam akurat ściek z lewą stronę robótki, żeby mieć prawą stronę robótki. Nie przewidziałam tego, że zakończyłam. Że nie mam uszykowanego na prawą stronę robótki, ale już piorunem przerabiam, druty oliwne. Często pytacie, jaka to włóczka na próbki. To jest Malu Light. I druty 4,5. I już pokazuję. Czyli tak, genezą są trzy oczka z trzech oczek, czyli taki wzór, który wykonujemy następująco. Tak, tu się uszykuje. Czyli tak, trzy oczka z trzech oczek to jest nic innego, jak tak sobie szykuję trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Szykuję je sobie. Trzymam palcem i się wkuwam od normalnej strony dziergania i wyciągam trzy oczka. Jedno oczko, narzut, trzecie oczko. I mam trzy oczka. I ten wzór ja nazywam trzy oczka z trzech oczek. Trzy z trzech. Ten wzorek fajnie wygląda jako takie różyczki. Gdy na przykład teraz wykonalibyśmy trzy prawe, a potem znowu trzy z trzech, to utworzy nam się taki rząd różyczek. I właśnie ten sposób dziergania tego trzy z trzech jest wyjściem do wydziergania sobie takiego raglanu. Raglan widać tutaj. Włóczka Kamilla mnie zaatakowała. I wtedy pomyślałam sobie, że prosiłyście kiedyś o to, żeby pokazać, jak się dzierga sweterek od góry. To była pierwsza prośba. Druga, jak raglan ten wykonać według Inusi. Inusia, masz raglan, który nazywam raglan według Inusi. I trzecia pieczeń na jednym ogniu to pokazanie, bo też kiedyś jedna z pań prosiła, pokazanie, jak wygląda włóczka Kamille w robótce. No więc trzy pieczenie, słuchajcie, mam. Moteczek zaatakował, moteczek poszedł do torebki. W domu narzuciłam 66 oczek. Pewnie zapytacie, czemu 66, czemu akurat tyle i czy to była właściwa ilość. Z różnych sweterków moich wiem, że jak mam druty w okolicach 4,5 i włóczkę raczej grubszą, bo to jest 100 gramów, to jest 210 metrów, to ja jak dziergam na okrągło, potrzebuję mieć 90 oczek. I te 90 oczek, które narzuciłabym sobie, jakbym dziergała całkowicie na okrągło bez tego wycięcia, to ma taki rozkład u mnie mniej więcej. Czyli 90 musi mi się podzielić na 3, czyli jest to po 30 oczek, prawda? A ta jedna trzecia musi mi się podzielić na 2. I to wtedy mamy 30 przód, 30 tył. I mamy 15 i 15. Jako, że ja nie lubię za szerokich rękawów, więc te 15 bym zmniejszyła wtedy sobie tam o 2 oczka z jednej, 2 z drugiej, czyli 4 oczka bym zabrała. Czyli rękaw bym miał 11 na rzecz plecków i przodu. Ale ponieważ chciałam mieć wycięcie z przodu, więc zrobiłam tak. Założyłam sobie, że dalej potrzebuję 30 oczek na plecki, że potrzebuję około 10 na rękawki, czyli już mam 50 oczek. No a ponieważ chciałam robić, i tutaj nie wiedziałam, czy to jest ok, to się później okaże, ale już to mierzyłam, że to bardzo fajnie wygląda, więc tu mi zostało po 8 oczek. Więc wtedy już wiem, że mam tak: 8 marker, bo tu będę dodawać oczka, 10, bo tu będzie rękaw, 30, bo tu będą plecki, marker. 10 rękaw, marker i 8. I to był mój rozkład, moje wyjście, mój punkt wyjścia.
I teraz na tym punkcie wyjścia przed markerem i za markerem wykonujemy linię reglanu, którą Wam właśnie zaraz pokażę. I to jest to wyjście 3 z 3, tylko tu nie robimy 3 z 3, robimy 3 z 2. I tym sposobem co jedno okrążenie, bo robimy to w co drugim okrążeniu, będzie nam przybywało po jednym oczku w każdym miejscu przed markerem i za markerem. Więc ja tutaj właśnie Wam teraz pokażę, jak ja to robię. Czyli 66 oczek, 4,5 drutki i na pleckach mam 30. O tak. Tutaj jest to moje miejsce z markerem, ja już je widzę, więc nie zaznaczyłam sobie. Miejsce, w którym muszę dodać oczko, na przodzik, czy na rękaw, czy tam, gdzie jesteśmy akuratnie. Więc tak, szykuję sobie dwa oczka, bo z dwóch oczek robię trzy oczka. Szykuję sobie to i robię jedno, narzut i jedno. Tutaj byłby marker, nie mam w tej chwili markera, ale to widać, prawda, gdzie to jest. I znów szykuję sobie dwa oczka, tak sobie je wyciągam, to rozumiecie, po prostu, żeby mi się kłaczki nigdzie nie pamiętały. I co, je wyciągam? Jedno, drugie i trzecie. I robię dalej do końca. Robię dalej do końca sobie, przerabiam oczka drzewsejem czy jakimś innym ściegiem. Teraz mam rząd powrotny, ponieważ robię na płasko, więc jest to jako tył robótki. Gdy dziergałybyśmy na okrągło, byłoby to po prostu dalej prawe oczka, tylko bez żadnego dodawania. Bo ten raglan tworzymy w co drugim okrążeniu, czy w co drugim rzędzie, gdy robimy na płasko. Gdyby to był kardigan, to byłoby na płasko. Przerabiam to, robię teraz szybko, żeby nie tracić czasu na zwykłe przerabianie lewych oczek. Bo to wiadomo, nudy, nie? Nudy, lewe oczka, tył robótki, nudy. Dobra, jesteśmy na prawej stronie robótki. Widać to moje miejsce, prawda? Idę sobie do mojego 3 z 2. Tam, gdzie prawe oczka, które się nic nie dzieje, robię to szybko, bo to nie jest istotne. Istotne jest to miejsce. Wkuwam się w dwa oczka, przeciągam nitkę, wyciągam. Raz, dwa i trzy. Jest. Tutaj mamy. Wyciągam sobie. Raz, dwa i trzy. I lecę dalej. Także to nie jest trudne. Jest to wyciągnięcie trzech oczek z dwóch i dzięki temu powiększamy naszą dzianinę. Tutaj jest jakby jedna linia reglanu, prawda? Ale gdyby to było dużo oczek, co na filmie nie jest możliwe, żeby Wam pokazywać od razu dużo oczek, ponieważ niewiele osób by to obejrzało do końca, takie nudy, przerabianie ciągu na przykład lewej strony. Tworzę linię reglanu. To jest ta linia reglanu. Powiększa mi się ilość oczek. Gdyby to było 4 razy, to by się ten okrąg bardzo powiększył. Raglan według Inusi w moim wykonaniu ma taką twarz. O taką. Czy Wam się podoba? Mnie się podoba. Mnie się bardzo podoba. O, to jest ta linia. Ja już przestałam dodawać oczka, było to mierzone, robię już na okrągło, bez dodawania. I tutaj jeszcze poniżej, wiadomo, to jest w trakcie pracy, więc tutaj wiszą różne rzeczy. Nie jest to, nie wygląda to jakoś pięknie. A tutaj na miejscu tak zwanego szwu jest takich cztery oczka lewe i tutaj wykonuję 3 z 3. Takie zaznaczenie na gładkiej włóczce. Na włóczce, na której nie będzie wzorów, pokazane jest tylko taki 3 z 3. Na raglanie były 3 z 2. Kolorowa włóczka zwalnia mnie, że tak powiem, z jakichś skomplikowanych wzorków. Bluzeczka otagona mnie położona się prezentuje tak. Ma taki panelik dwóch oczek przekręconych. To planuję obrobić szydełkiem i oczkami rakowymi. Ale to dopiero na końcu, po wypraniu, wtedy zdecyduję, jak to się wszystko ułożyło. Także to wygląda, moja bluzeczka z Kamille wygląda właśnie w ten sposób.
Nauka z dzisiejszego filmu to jest właśnie raglan według Winosi, który wykorzystuje zwiększanie się liczby oczek przy wykorzystaniu wzoru 3 oczka z 2 oczek. Jeszcze na filmie w sobotę pokazałam próbkę zwłoczki balans na prośbę jednej z pań. Wiadomo, że nie było jakoś wyjątkowo widać tego podczas relacji na żywo, bo są pewne ograniczenia sprzętowe, tu mi się troszkę coś przekręciło. Tak, to jest włóczka balans, próbeczka wzorem ażurowym na drutach numer 3,5. Specjalnie luźniej niż producent poleca, ponieważ ideą moją było pokazanie, że ona właśnie ładnie przyjmuje wzory ażurowe i to się nada również na sukienkę, może nie letnią, taką na upały, ale na sukienkę wiosenną, jesienną nada się bardzo, bardzo. Przykład próbeczki z włóczki Balance. To jest też coś, co przygotowałam. Mówiłam w sobotę również o letnich sukienkach i mówiłam o bawełnie Wick. Bawełny Wick będziemy mieć dużo, dużo kolorów. Jest to kwestia, myślę, 2 tygodni. Na sukienki można kupować w ciemno. To jest cudowna bawełna na sukienki, na bluzeczki, które ja zrobiłam z tego dawno temu taką marynarską bluzeczkę, którą mam do dziś, biorę w pracy i ona się w ogóle nie zmienia. Także bawełna warta polecenia, a jest tak fajnie pakowana właśnie po 2 moteczki w takiej folii. Bardzo higienicznie jest to zapakowane. I jeszcze spełniam jedną prośbę. Ja już o tym pisałam w okienku, ale może pani, która prosiła, może nie przeczytała, a może film obejrzy. Ona prosiła, żebym powiedziała, ile centymetrów mam w moim sweterku zwanym potworem. To taka ksywka sweterka nadana przez moją córkę, który by wyglądał potwornicko, wyglądał jak był mokry i leżał na podłodze. Także teraz pokażę wam, znaczy to najszersze miejsce sweterkę od rękawa do rękawa, nazwijmy to od, może od, nie od rękawa, tylko od miejsca, które tworzyło podstawę do rękawa, to jest około 70 cm. Bo ja też nie wiedziałam, które miejsce, tak, około, no 69 cm. A miejsce, które już dziergałam na okrągło, już było po etapie zmniejszania ilości oczek, ma centymetrów 42. No i to jest moja odpowiedź dla pani, która prosiła, żeby zmierzyć potwora. Potwór zmierzony. Mam nadzieję, że ta wiedza się do czegoś przyda. Jeżeli wam się dzisiejszy film podobał i jakaś wiedza dla was z niego płynie i ją wykorzystacie, zostawcie nam ślad tego, że byłyście i łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco w tym, co produkujemy, co tworzymy razem z adminem Stasią, Inusią, Patrycją i Danusią, to subskrypcja naszego kanału na YouTube da wam na wszystko odpowiedź. A jeżeli jesteś zainteresowana tymi włóczkami, o których dzisiaj mówiłam, to po prostu edziewiarka.pl. Dziękuję bardzo.